Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was pomysł świąteczny na świąteczną dekorację. To są laski cukrowe z masy jedwabnej i z masy pionkowej, czyli z foam clay i silk clay. I możemy je użyć jako zwykłej świątecznej dekoracji, albo na przykład powiesić na choince, jako ozdoby choinkowe. Już Wam pokazuję, co będzie nam potrzebne. Przede wszystkim dwie masy, foam clay i silk clay. Ja tutaj mam czerwoną masę pionkową i białą masę jedwabną. I one różnią się tym, że masa pionkowa trochę dłużej wysycha. Żeby zupełnie stwardniała, to trwa około 2 do 3 dni. Jeśli chodzi o masę jedwabną, to dużo krócej, 2-3 godziny. I teraz biorę po kawałku z każdej masy, mniej więcej takim samym, i robię 2 wałeczki tej samej długości. Wałeczki powinny być dokładnie tej samej długości i teraz skręcam obydwa wałeczki. Dosyć długie to wyszło, dlatego mogę podzielić na 2 części, będę mieć 2 laski. I jeszcze troszeczkę rozwałkuję, ponieważ jest to dosyć grube. I żeby uformować świąteczne laski, wystarczy, że zagnę górę, tutaj również, i w ten sposób mam 2 ozdoby świąteczne. Jak widzicie, bardzo proste do zrobienia i wystarczy poczekać 2-3 dni, aż zupełnie stwardnieją, wtedy będą jak modelina, zupełnie wyschnięte. I mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!